Dziś radni powiatowi decydowali, czy udzielić samorządom gminnym pomocy finansowej. Podjęcie uchwał w tej sprawie to krok w kierunku sięgania po dotacje w ramach tzw. schetynówek. Gminy wchodzą w tzw. partnerstwa, ale i również powiat dofinansowuje plany na rok przyszły dróg gminnych w ramach programów przebudowy tych dróg. I tu można powiedzieć, są stałe zasady, sztywne zasady. Dajemy 11% tym gminom, które chcą remontować, można powiedzieć de facto budować, odbudowywać swoje drogi. Jest to jakaś forma też współpracy i rekompensaty za wkład, które gminy w nasze powiatowe drogi w ramach tejże współpracy. Dziś przyznano wsparcie gminom Fabianki, Lubień Kujawski, Chodecz, Boniewo i Lubraniec. Nie była to jednak jedyna decyzja finansowa podjęta dziś przez radnych. Wsparcie z budżetu powiatu otrzyma także samodzielny zespół przychodni specjalistycznych. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup aparatu do badań rentgenowskich. Jest taka potrzeba, no bo cóż to za specjalistyka, jak nie ma nowego sprzętu. Ja sądzę, że to będzie kosztować zadanie około 500 tysięcy. Rozmawialiśmy tu z panią dyrektor Dębicką i wsparcie powiatu by było około 160 tysięcy. Jednym z punktów obrad było ślubowanie, jakie złożył nowy radny Jan Krzyżanowski z gminy Fabianki. Jakie są cele i oczekiwania radnego? Jak sam zapewnia, zamierza dbać o interesy mieszkańców z okręgu wyborczego Fabianki i Włocławek? Przede wszystkim dotyczy to, jeśli chodzi o gminę Fabianki, przebudowy dróg gminnych o znaczeniu takim ponadlokalnym, powiedziałbym, wraz z infrastrukturą pełną, graniczącą na przykład z miastem Włocławkiem, gdzie można będzie wspólnie partycypować z panem prezydentem w kosztach. Jan Krzyżanowski w Radzie Powiatu zajął miejsce Magdaleny Korpolak-Komorowskiej, która złożyła mandat po tym, jak została zastępczynią prezydenta Włocławka.